Zapadło się. O, no tak. Jak byście to podnieśli? Powinno stanąć normalnie, jak weźmiesz to dźwigniesz. No właśnie, nie chcę. No było wózkiem. Może co? Tym elektrykiem, co? Nie. Ach. Zagadka, panie Jarku. Co? Jak to podnieść? Jak to podnieść? To wózkiem, nie? Porozkładać na części. Piotruś, no. tu mamy jedną stronę gąsienic. Znaczy, jedna strona. Jedna strona, tak. To wszystko, co tutaj setka. Widać, jest jedna strona. Setka, chyba setka, tak? Czekaj, czy jest wszystko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11. Tak, to jest jedna strona. To jest jedna strona. 100 ogniw. Ponad 100 ogniw, także mam jeszcze drugą taką paletkę. Dzisiaj chciałbym pokazać, będę przypasowywał koła napędowe, tak? Znaczy piasty do kół napędowych. Także nie wiem, czy z tym będę odjeżdżał. Marcin, chyba wiesz co, weźmiemy dwie gąski ze sobą. Nie, trzeba te klocki wybić, no. Bo teraz podnosisz na jednej stronie, żeby wiem. Ciężar się oparł na dwóch i wtedy do góry. Tutaj jeszcze brakuje klocka, to wiesz, i pod spodem. Te klocki tutaj, betonowe, żeby no. To siadło na ten. Jarek, a powiedz mi, co tu się wydarzyło z tą oponą? Co tu się stało? Co ty mi tu za pytania zadajesz? Kurczę, ciekawe. To jest wypadek lotniczy. Wypadek lotniczy. 45 rok. Już się skumałem, jak powiedziałeś wypadek lotniczy. Henkel 111. Henkel 111. To jest ten Henkel, którego wyciągaliśmy w kokoszkach. To był 45? Czy 44? Ja nie wiem, to była przegląd 43. Wojna, no. Tak. To jest ten Henkel właśnie, który się w kokoszkach rozbił, z którego wyciągnęliśmy silnik, no i tą oponę, a z racji tego, że jest ta oponia, to ona trafiła do mnie, ale tutaj zobaczcie, no, firma znana, tak? Continental. Ta się rozleciała. Stała sobie długo. Za daleko. Trzeba poukładać. No. Nie, ta jest zapasowa, na bok. No, bo ci nam zaraz przewróci na nogi. Okay. No właśnie. Dobra jest. Dobra. Dalej? Tak. Sześć lat leżało. Zaraczają się, normalnie. Jeszcze dalej. Dobra jest, teraz można... Zobacz, co się z tym stało. Jak to miało stać? To już jest złom. Znaczy, 6 lat stały na tym, nie? Tak. Wczoraj na drugim warsztacie to były robione, nie są jeszcze skończone piasty, zobaczę, bo się może przewrócić, były robione piasty do kół napędowych, no i będziemy kombinowali, teraz wstępne składanie chcę zrobić, dlatego potrzebuję tej gąsienicy tutaj. Teraz pokażę do czego. Dobra, Marcin, zostaw ją tu. Ja ją pasowałem do tej gąsienicy. To jest oryginał. Marcin, daj kamerę. No. Dobra, połóżmy dłuższy ten. Jest dobrze, elegancko. I teraz na to wchodzi koło. Tak. Teraz trzeba spiąć, musimy po prostu drugą. Tak, i muszę chwycić tą odległość. Aha. Ona wychodzi, według oryginału, wychodzi około
14,5 do 15 cm, ale ponieważ te gąsienice są robione, ja muszę się do nich dopasować, bo one będą pracowały na tym pojeździe. Dobra. Nie. To muszę tylko, wiesz, zaciągnąć, żeby nam się nie rozjechało. Dobra. O to chodzi. Teraz Piotrek ci wytłumaczy. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Ktoś się do bramy obniżył. Grawitacja, Jarek. Grawitacja. To nie sabotaż, tylko grawitacja. Nikt jej nie tyka, nie. Dobra, daj miarkę. Super, mamy. Co to się teraz zadzieje? Wiesz co, słuchaj. Teraz tak, wczoraj miałem pomierzone to na oryginale. W tej chwili muszę to zmierzyć na moich. 15 cm. 15 cm. Dobra. Tu mamy koło koronowe. To jest tarcza. Na tej tarczy w sobotę przyjdzie mi pokaż, podtoczy mi zabierak. Pół centymetra. Z jednej i z drugiej strony. Będzie to osadzone na tej tutaj prosiwie piaście. Tak. Na tej piaście. Druga piasta. Jedną złożę. Ostre jedne te krawędzie są. Łapy już porerane. Super. Jest dobrze. Jest 17 cm, a tutaj mamy 15 cm, czyli mamy 2 cm jeszcze zapasu, żeby zrobić podebranie. Podebranie po to, żeby tak jak w samochodzie normalnie jest piasta, piasta jest osadzona na pierścieniu i tu dokładnie tak samo, koło koronowe będzie na piaście osadzone, czyli po pół centymetra jeszcze trzeba. Po centymetrze trzeba ściągnąć. Co, Marcin? I trzeba sfrezować jeszcze, bo nie dochodzi do końca. Aha. Tu jest taki rant zostawiony po całości. Aha, że tego, że to pewnie bicie miał jakieś, ale to sobie tego doszlifujemy. No to mówię tak. Mamy plus, nie mamy w minusie. Także spokojnie. Teraz jak ten element będzie elementem przejściowym, czyli taką piastą między piastą tutaj od Ursusa. Mówiłeś, że mówią, że zetor. Nie ma znaczenia. Różne opinie krążą po nie internecie. Są. Jest zetor, dobra, będzie zetor. Ja się na sprzętach rolniczych nie znam. Miał być dobry, jest dobry, kurczę, tak? To, co chciałem, to uzyskałem. I teraz, zobacz, tu mamy piastę na 8 otworów. Tak? Piastę na 8 otworów, do której jest przykręcona ferga normalnie od tego Ursusa zetora. Ja tu robię ten 8 otworów, tak? Aha. 8 otworów, przykręcam to do tej piasty na tych nakrętkach, na tych szpilkach. Teraz ten element wchodzi mi tu do środka. O, teraz tym elementem, tą powierzchnią bazową, jak będzie, o, jest założone. Marcin, dzięki ci założyłeś. To będzie założone w tym miejscu. Będę mógł sobie regulować w lewo, w prawo. Po co? Po to, żeby gąsienicę, którą tu założę,
żebym mógł po prostu, żeby się dopasować w tym, żeby szła w osi do kół. I wtedy będę dopiero mógł to przyspawać, połączyć na stałe, żeby to był odpowiedni kierunek. A słuchaj, z tego co tu widzisz, mamy w tej chwili tak ze zmian, nie? Mamy tą dzwonnicę, którą tu mi pomagałeś rozbierać. To jest rozebrana, jest osadzona w tej chwili w rurze takiej 50 tutaj w burtach, od której jest z drugiej strony wypalony. Sam kadłub przekładnie tego mechanizmu różnicowego poszedł w tej chwili do Krzyśka i tam sobie to jeszcze czeka, to się jest obrabiane. Także jak wróci z obróbki, to będę to montował. Doszedł element taki HEP, tak? Także nam troszkę ta blacha się wygięła delikatnie u góry, trzeba było ją wyprostować. Także wstawiliśmy element wzmacniający. No i to jest przód, tak? W tej chwili będziemy rozbierać tą drugą zwolnicę, wkładać ją z drugiej strony. Jak przyjedzie cały mechanizm napędowy, rozbiorę go po to, żeby też jeden z widzów mi tam podpowiedział, że jak chcesz używać blokady, to zwróć uwagę na blokadę w tym właśnie rusucie czy tam zetorze, po prostu, że ona lubi się wypinać, czy bardzo mocno dociska się. Ja miałem takie same doświadczenia w przypadku Suzuki Samuraja, które kiedyś miałem. Tam była oryginalna blokada mechaniczna i ona się wypinała, tak? Dlatego, że te zęby po prostu były rozpinające się, tak? Czyli tu trzeba zrobić zęby pod kątem, odwrócić tak, żeby ona sama się kleszczyła. Zazębiała. Tak, no? Się kleszczyła. Albo zrobić proste, żeby to wypinało się, tak po prostu, bo ja tu mam zamiar załączać się pneumatycznie. Także tak to tutaj sobie z tej strony to wygląda. Co do tyłu. W tyłu też mamy zmiany. Doszło nam tutaj trochę. Mamy przymocowaną obudowę napinacza gąsienic. Same uchwyt napinacza to już też było robione tam kurczę 6 lat temu w odlewni. Według wzoru. Do środka mogę sobie zajrzeć. Tu jeszcze nie ma bebechów, ale te bebechy będą. Bebechy, gdzie one leżą? Napinacze, gdzie one są tutaj? A tu są napinacze, o Piotr, zobacz, tu są napinacze gąsienic. Ten element wchodzi do środka, jest przyspawany do burty z jednej, z drugiej strony. Tutaj przychodzi śruba wzdłuż, tak, i tą śrubą podnosimy. Jeżeli podnosimy, tak, to ten mimośrodowo zamocowana ośka powoduje, że robi się naciąg, odchylenie, tak. Odchylenie gąsienicy. Tak samo jak w oryginale, tylko że w oryginale to wszystko zrobione z jednej części, to jest spawane, tutaj jest kołkowane, spawane, kołkowane, tutaj są kołki i zaspawane, także mam nadzieję, że to mi się tutaj nie urwie, tak? No ale ja to zawsze lubię przewartościować tematy. No i teraz tak, tu na stole leżą piasty, dwie, widzisz? Są. No, te dwie piasty będą szły do tych kół, które tutaj widać. To są koła napinające gąsienice. Teraz muszę doprowadzić do tego, żeby te piasty porobić otwory, tak żeby to wszystko spasować, żeby móc sobie powiedzmy na pojeździe zacząć robić. Stasiu tutaj zaczął przy siebie pasować resor, bo ciężki jest. Uwaga, bo ciężki. Tak, nie powiem, że to jest lekkie. Zaczął pasować resor od Stara 266. Dlaczego Stara 266? Ma podobne wymiary, tak? Czy to będzie amortyzowało? Nie wiem. Dopiero po tym, jak go obciążę, zobaczę, ile się ugnie, czy się ugnie. Jeżeli się nie ugnie, no to znaczy, że trzeba parę tych zdjąć po prostu piór i w ten sposób wykombinować. Ale wziąłem dlatego, że łatwo dostępne, nie trzeba dorabiać. W oryginalnych rycerze te pióra były dużo tego cieńsze. Jak widziałeś tam na filmie, co teraz naprawialiśmy, no to wszystko było taki papierowe, kurczę, że aż dziwi się, że to w ogóle funkcjonowało, ale widocznie tak jest. Takie resory są ogólnodostępne, nie są to jakieś pieniądze, to jest faktycznie waga złomu, cena złomu, tak, i tego, i są dostępne. Także te resory muszę tutaj wpasować w ucho,
spróbować je zabolcować jakoś tak, żeby tymczasowo, żeby sprawdzić sobie na ten czas, jak już będzie cała pełna waga pojazdu, żeby wiedzieć, że na przykład tyle i tyle resorów mi starczy, bo zaczyna się uginać, tak? Jak się zaczyna uginać, znaczy zaczyna pracować. Jeżeli się nie będzie uginał, to trzeba zrobić tak, żeby się ugiął. Czyli podnieść pojazd, opuścić, podnieść, opuścić i ilością piór regulować po prostu to, żeby to zaczęło funkcjonować. No bo tak to będą tylko wahacze. Mm-hmm. No ale no zobaczymy. Także jeszcze trochę roboty przed nami. No ale pomału idzie do przodu. Cały czas do przodu. Nie tak pomału. No, to nie, jak na pewno nie. No tak. I pracowały? No i pracowały, tak. To myślę, ale było też, że możesz na niego zapakować tam kłócenie z 10 ton, jest to stara ładowność. No. I teraz tak, i same u mnie będą imitacja wanny, tak? Znaczy imitacja przedniego pancerza, tak? Czyli nie będzie 6 cm, będą 2 cm. I to też mi odpada masa, plus masa działa, 3 ton. Także to wyposażenia, amunicji, jakieś tam inne rzeczy, także to wszystko się zmniejsza, tak? No i trzeba dopasować, żeby to wszystko... Niższa masa, solidniejszy reset. No właśnie, tutaj widzę jakiś tam problem, ale to myślę, że może zrobić, że część metalowych, część drewnianych. Deski bazeryjne. Na przykład sklejkę budowlaną tu posłon. Jako przekładkę, kurczę, tak? Albo jakiegoś materiału tego plastiku, to tak sobie na teraz szybko wymyśliłem, ale no wiesz, no ale co zrobić? No trzeba będzie coś kombinować. Jakże tak to widzisz. Mając tą piastę, to mogę coś wykombinować. Przymiar taki zrobić w powietrzu? Taki przymiar w powietrzu właśnie. Mniej więcej jakby to miało mniej być. Tego, zrobić mniej tych ogniw, tak żeby naszło mi. Jarek, tam lampy nie uszkodzisz sobie? O! Tego to nie widziałem. Bo ona zjechała. No, coś tam odeszło. Dobra. Na dole masz obejmę, pierścień. Nie, właśnie, ten pierścień powinien wziąć się podczepić. Na ten pierścień się powinien podczepić. A wtedy by to było mi najlepiej. Idzie czarny koń operacji i jego mały pstryczek elektryczny. To jest ten patent właśnie. Nie, to jest nie, jego, nie, tutaj jego nie. To jest taki, jak u handlarza, chwyt marketingowy. To u Marcina to jest taki paseczek. Za to łapaliśmy, tak? No jasne. Aha, no wszystkie dobra. Instalacje, które Marcin wykonuje na warsztacie, są uzależnione od tego paseczka. Słuchaj, nikt nie może posunąć roboty bez niego do przodu. Dzisiaj się śmieliśmy, bo wymienię szybciej koło w czołgu, jak sobie. Taką wprawę. Gdzie to był środek? Tu mamy środek. Na oko jest dobrze. Na oko jest dobrze. Bez oka to tak centymetr za wysoko. Za wysoko? No. Tak? No, niech będzie. Tak? O, teraz jest idealnie. No i... Dobra. Każdy musi być zadowolony, nie? Tak. Tak, ale słuchaj, ja wyciągarkę będę potrzebował. Marcin, musimy to jakoś podeprzeć. Belka? Wiesz co? Czym byśmy to podciągnęli? Tego płośką? Łośka i jeszcze coś było, jeszcze kawałek. Może jakaś belka, tu masz różne długości nie, belki drewniane. Koły ten drewniany, znaczy, to tu jest.
A to masz cegłę? Nie, masz ten drewno. Drewno jest lepsze. Możesz też poziomobelkę puścić, nie? Od wózka do dwutorownika tego. A daję piąt. Dobra, niech tak jest. Dobra, na razie sobie wisi. A tą rozkręcamy? Drugą? Nie. Ja chcę sobie zrobić, więc to chcę zrobić tak, że na tą piastę nałożyć te koło. Tylko, że będzie mi przeszkadzał bandaż. Dobra, nic nie ciągnie. Waże, ja rozpiąć? Nie. Dobra, musimy ten stworzeń wywalić. A będzie to tak może. Wyjdzie czy nie wejdzie? Wejdź. Rybiak. Odkładamy na swoje miejsce. Mam paletę. Dobra. I robimy to samo co wtedy. Czyli zakładamy koło. I całe to koło będziemy wciągali do góry. Na to? Tak. Ale jakieś środki założyć? Gdzie środku? O. Trzymaj. Dobra. Tam mamy zaczepiony. Dobra, niech to tak jest. Podjeżdżamy pod ten, pod subnicę. TK masz na ziemi też leży chyba. To jest pięknięty, wiesz? Martin go wykończył. Użył go do... Same dobre rządy, które leżą. Ale TK jest bardzo fajny maskiem. I tak ci TK sobie tu założymy. Dobra. Dobra,
Dwa. Niżej. Dobra. Odjechać. Dobra, tu nam się blokuje na pasach, ale na pasach to możemy... Zapinacz nam się blokuje. Chodzi mi, że teraz tu będzie pasowało. Tak. Natomiast to będzie tu pasowało. Zatruć podejść z tej strony. Tu. No i prawej. Mamy w tej chwili ustaloną szerokość tego koła, tak? Jak oczywiście prowizorycznie patrzymy, co się będzie działo, tak? Tu mi się opiera bardzo mocno ten pas. Muszę jakoś to wykombinować, żeby to się przestało aż tak opierać. I trzeba Byś będzie... Musiał pas pośrednio jeszcze przez jedną zębatkę tu przepuścić podczas napinania. No jeden ząb. Jakoś tak. Pójdzie bokiem. Albo złapać się tu, za ten się złapać. A, tego. I od tego od wewnątrz. Tak, to on pójdzie bokiem. Dobra. Dobra, przejdźmy jakoś tam z tamtej strony. O. Marcin dobry patent poddał. Daj niżej. A troszkę do góry. Dobra. I tak jest. I teraz co mamy? Musiałoby dojść do burty. Tak. Ja przytrzymam, a to sobie spuść tam na spokojnie. Tak, rura cię hamuje, bo jest obciążona. Nawet jakbyś kołem z ogniwami byście z dwa razy uderzyli w tą zwolnicę. Nie blokuje. Tu zobacz, Kotek. Co tam się osłona. A, jest faktycznie garb. Tak. Brakuje nam tutaj powiedzmy centymetra tamto, ale jest praktycznie już... Powiem tobie, że jest nawet... Tutaj zobacz, też śruby brakują, tego blokują, tak? Wiesz co byś Jarek musiał sprawdzić? No. Mniej więcej w tym położeniu, jak ta linia przebiega względem, wiesz, wózków i ewentualnych kół. Ten nasz przyrząd pomiarowy, ten aluminiowy? Ten aluminiowy. Ale po spodem. No tak. Bo jeżeli to idzie w linii teraz, tak wiesz, wiadomo też, mniej więcej, tak. To powiem tobie, że tutaj nawet to koło było w pewnym momencie bardziej schowane, nie? Tak, tutaj mogę zawsze zastosować śruby wpuścić, bo to są tylko osłony, tak? Śruby wpuścić na przykład do środka, ale plan był cały czas taki, że to wycinamy i tutaj robimy płaską powierzchnię, tak? Nie damy rady, jeszcze dalej. I weź tam Jarek, ty dociskaj, Marcin się trzyma z jednej. No, mamy teraz oś, tak? I tu jest praktycznie w oczy. I teraz jest dobrze, tak? Bo jak mam kąt prosty, tu też jest prosto. I teraz tak, Piotrek, zobacz, mamy centymetr do wpuszczenia do środka, dekielek. Uh-huh. Można by go spróbować zobaczyć, jak go odkręcę, spróbować go sfrezować. Ale nie wiem, czy to ma rację bytu, dlatego że i tak muszę tutaj zrobić zwolnicę, przymocować do burty, tak? W tym miejscu. No, zobacz, tą zwolnicę. Niemniej Jarek, to co trzeba było sprawdzić, to widać, że jest naprawdę blisko. Jest blisko, tak. To są centymetry i wiesz, i odległości są zachowane, tak? Co mnie bardzo cieszy jeszcze, jak wejdzie tutaj ten cały dyfer i będzie to pasował w tych odległościach, to zostaje tylko wyciąć, zobacz tutaj w tym miejscu. Aha. Wyciąć okrąg taki. Aha. Całe szczęście, że aluminium. Wyciąć okrąg, tu go zrobić praktycznie w pionie, tu odchodzący do tej powierzchni tutaj i żeby móc przekręcić tą całą zwolnicę. Żeby to zrobić jeszcze, to też muszę zachować kąty, tak, żeby nie było gdzieś w lewo, w prawo i tego. Także mam kupioną, wiesz, znaczy rurę taką, myślałem sobie, że wsadzić w rurę, jedną ośkę, drugą ośkę. Rurę precyzyjną i wtedy będę miał uzyskaną równoległość osi. Jak to wsadzę, to
to będę kombinował dalej. Słuchaj, to jest tak, tu mam płośkę. No tak, kurczę, sklep Acer tu w Gdańsku, bardzo dobrze zaopatrzony. Polecam, naprawdę bardzo mili ludzie i wszystko tam jest, kurczę, tak? Od akumulatorów, pasków, kół zębatych, do rolnicy, no i tanie części. Ale to mniejsza o to, pomogli mi, dziękuję bardzo. Tu mamy tą płośkę, ta płośka wchodzi w tamtą rurę, tak? Która jest tu w środku. Czekaj, ja ją przyłożę z tej strony. Och, tak, to masz tą rurę otwartą. Mamy tą rurę, ona tu wystaje. O, jest tam jakiś minimalny luz, ale ten luz to możemy sobie wykasować, myślę. A ta rura, dam to, co przed chwilą mówiłem, że mogę ustawić równoległość dzwonic. Jak zrobię równoległość dzwonic, będę mógł te płyty tutaj, które będą wycinane i spawane, też ustawić, żeby były równoległe. I dopiero wtedy, jak będę miał tutaj równoległe, mam możliwość zamocowania samej przekładni głównej. Także tak to wygląda. Tak kombinuję. Ale idzie dobrze. Na razie te przeszkody, które są, to wszystko się udaje rozwiązywać problemy i będzie dobrze. A i tym oto sposobem przenosimy się do tyłu pojazdu. Tutaj jak widzicie, faktycznie już te łoża tutaj się znajdują. Kalamitki to są takie, dorobione. Półpanewki są takie, rozciskane. Do smarowania. Tak. A tu mamy koło. Koło. Fragmenty koła. Koło do złożenia. Okej, okay. A coś potrzebujesz tu jeszcze zrobić? Słuchaj, wiesz co, no muszę tak, albo podtoczyć tutaj powiedzmy tą średnicę, tak? Albo na ściągnąć na tym, albo podszlifować. Zobaczymy, jak to zrobimy. Bo tu dużo nie brakuje. Podejrzewam, że to podszlifuję sobie na tej płycie. Dlaczego na tej płycie? Dlatego, że ona była spawana, tak? To jest odpad. Ja pamiętam, wspominałem z kół chyba. Z kół, ale od tego wewnętrznego tu pierścienia. Nie z tego, tylko tego wewnętrznego, tak? Gdzie mam te kółko tam gdzieś. O, z tego, widzisz? Z tego. Tak, to jest ta wnęka, zmniejszona o średnicę i takich wnęk miałem 8. I to są zespawane tam kilka warstw, zespawane, tak? Znaczy, dwie, trzy? Dwie. Dwie warstwy są zespawane, tak, czyli dwa razy po 8 mm, mamy 16. Tutaj będzie wszędzie był spaw robiony na zewnątrz. To było wywalcowane, też spawane i mamy w ten sposób felgę zrobioną. No dobra, czekamy na efekty. No. Drodzy widzowie, jestem pełen podziwu, ile roboty na tym warsztacie wykonują paski zębate, paski rowkowe, paski wieloklinowe. Zobaczcie, mamy tutaj jakiś pasek rozrządu z tego co widzę. Tak. Mamy pasek 6PK. I mamy Jarka, i mamy Marcina, i mamy Stacha. Panowie, co wy to kombinujecie? Co to się dzieje? Robimy teraz pomiar odległości między ślizgami lewego wózka, prawego wózka, po to, żeby dopasować resory. Długości resorów, tak? Okay. Bo w tej chwili mamy, właśnie mam gdzieś tam taśmę, miarę. Na samym początku, wiesz, na samym przodzie. Zaraz się dotykam. Czyli to teraz musicie wózki podeprzeć? Nie. Bo nie przełożycie, no chyba, że macie jakieś blokady. Nie, to sobie może na tym wisieć. Ale włożysz resor? Resor ma 140. Odległości. Aha, tylko tak na sucho, tak? Tak, resor ma 140. A tu mamy ile? O, tak, żeby to wychodziło. 110. Czyli trzy dyszki. No 110 jest zapasem, tak? 105 jest na zero. 105 jest na zero, 110 musi być zapasem, dlatego że jak zejdzie w dół, to musi też na ślizg trafić, tak? Czyli ten resor musimy skrócić do 110. To pewnie dwa najdłuższe tyle. Co? Te dwa najdłuższe tyle. Chyba tak. Dokładnie tak. Te dwa najdłuższe tyle, wywalamy je. Ale wiesz, ale to chociaż tak, mogło być. Nie na tym będę się ślizgał. Wiesz co? Uciąć. Na razie ciąć tutaj po równej i tego, a później będziemy mieli z czego ścinać. Bo tak też będziemy grzebali się z tym rozkładaniem. Normalnie starczy tutaj tnieżką na tego, według tej krawędzi. Dobra, i sam ma? 110, 60, 120 mi to wychodzi.
A 110 to będzie 55, tak? 55. Mówiłem 110 to jest z zapasem czy bez? Z zapasem, bo wychodziło 105 na 0. To 2,5 cm masz zapasu z pokażę stronę. 55. 55. 55 jest 100. Dobra. To te 3 pióra praktycznie możemy wziąć w walić. Dobra, Stachu, zjesz go tu. Ja skarbę, co zobacz. Ja tu mam kredyt. Tak, jedna. Jak to będzie, tak to będzie, a później się będziemy dopasowywali, bo i tak to pewnie będzie wywalone. Także zobaczymy, tak? Teraz chcę zrobić, że ta główka w tej chwili jest obejma jest resoru założona. U góry wiercę otwór. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Zakładam śrubę, ściskam go. Tak? Między te śruby daję szczyklina, tak? Może być drewniany albo coś w tym stylu, żeby go postawić. Żeby zobaczyć, jak to będzie stało, jak to będzie pracowało, czy wszystko pasuje, tak? Czy tutaj te elementy się w ślizgach pasują, tak? Także tu jeszcze trochę do ściągnięcia tego metalu będzie. No ale na razie jest pomyślnie. Kamera stop. Zobacz, tutaj już felgi mam dopasowane. O, kamera start. Ach, kamera start, tak. Ten pierwszy jest tak ciasno tylko, nie? Pierwszy, aha, no ten górny tutaj, tak? Tak. A więc to tego jeszcze. Tak, to teraz będzie tak, że ja muszę dopasować sobie tu łożyska, zobaczyć w dokumentacji, jakie tam łożyska były, założyć te łożyska na te piasty i teraz wiem, że mam jedną rzecz niezrobioną jeszcze, tak? To jest uszczelniacz tylnego koła napinającego. Tam będę musiał jakiś zimmering albo jakiś pierścień zastosować, coś zrobić. Normalnie to było tak, że były dwie powierzchnie i tak, że jedna między jedną a drugą były takie blaszki i te blaszki były blaszkami uszczelniającym, tak żeby tam się jakiś brud, piasek nie wchodził. Także no, zrobię to normalnym zimmeringu po prostu tego i myślę, że nie będzie z tym problemu. Dopasuje no już jakby poszedłeś tą metodę, tak? Tak, to będzie takie łatwe do wymiany, łatwe do naprawy, jakieś tam uszczelniacz jeszcze, czy dwa zimmeringi, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle tu się działo. Mamy drugą piastę? Mamy. Drugą piastę mamy tutaj. Możemy tu coś zacząć kombinować. Dobra, Stachu niech sobie tnie, a ja będę sobie nagrywać. Możesz Stasiu ciąć! Możesz ciąć, nie będziemy gadać. Która była gdzie? Z zewnątrz był dekiel, ale to chyba będę musiał... Chyba w rysunki będę musiał patrzeć. Tak, z zewnątrz był dekiel i w tym deklu się chowała śruba. O. I to coś takiego musi być. W ten sposób chodzić. Teraz tak, muszę zobaczyć jakie tam było łożysko. Zrobić tu uszczelnienie. A może z tej strony, kurczę. Ja tym wziąłeś teraz. Nikt mnie zabije. Ale nie, to bieżnia nie pasuje. Bieżnia pasuje w ten sposób. Tak, i tu był dekiel, tylko jak to było? Oj kurczę, trzeba będzie poszukać w rysunkach.